Lena Latańska. Gratulacje. Super. Wyszła na scenę taka niepozorna dziewczynka. Tak nie za bardzo usłyszałam, jak się nazywa. Ale jak zaczęła recytować, no to po prostu pytanie. Brawo. Słuchajcie, jesteście świetni, tak jak pozostali. Wy jesteście ci najmłodsi właśnie, którzy muszą dopiero odbić się od dna, ale jesteśmy ze wszystkimi, a z tymi maluchami całym serduchem. Przy wielu nazwiskach mieliśmy potencjał. Ogólnie ja mam taką prośbę. Nie podnoście tak wysoko tej poprzeczki, bo mamy bardzo duży problem, żeby nas wybrać. Także naprawdę serdecznie gratuluję. No i nie, tutaj będziemy. Ona stoi, tak? Stoi, bo to jest równorzędna nagroda. Najlepszy recytator roku szkolnego w kategorii klas 4-8. Alicja Prączek. Brawo, brawo. Czaruję głosem. Nikt ci tego nigdy nie odbierze. Poproszę o to sobie. Drugi raz.
No to tak bywa. Wszystkim recytatorom serdecznie gratulujemy. Pochwalcie się w szkole swoimi dyplomami finalistów. Rodzicom i opiekunom również dziękujemy za to, że jesteście po pierwsze ze swoimi dziećmi, ze swoimi uczniami. No i dziękujemy, że jesteście z nami i tutaj towarzyszycie w tym naszej przygodzie zabawy z poezją. I pamiętajcie, my też to pamiętamy i powtarzamy, nie ma dobrego recytatora bez czytania. Czytajcie w domu, rozwijajcie się i za rok ta scena znowu będzie wasza. Jeszcze raz gratulujemy. Dziękuję.